Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wyjątkowy nie tylko dlatego, że mam tę niezwykłą przyjemność, że mogę do Ciebie mówić dzisiaj, czy mówić do Was wszystkich, którzy to oglądacie, ale jest to wyjątkowy dzień dlatego, że jest 8 sierpnia uroczystość naszego świętego ojca Dominika. Naszego, mam na myśli Dominikanów przede wszystkim, bo jest Ojcem Założycielem naszego zakonu. Ale myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że jest to nasz Ojciec, też w takim kontekście, że jest to Ojciec Zakonu, ale też Ojciec przyszywany dla wszystkich, którzy z Zakonem mają kontakt. Czyli również dla Was, tych, którzy spotykacie się z nami za pośrednictwem Dominikanie.pl, na YouTubie, na mediach społecznościowych, czy w kościołach, na żywo, gdziekolwiek. W tym dniu, który jest ważny dla wszystkich Dominikanów i wszystkich związanych z Dominikanami, chciałbym szczególnie podziękować Wam, naszym patronom i patronkom, naszym darczyńcom, osobom, które nas wspierają, bo to dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu mamy szansę spotykać się w internecie. Nie wyobrażacie sobie, jak. Wiele znaczy y, dla nas y, wasze wsparcie. Y, nie dość, że nie bylibyśmy w stanie działać na tę skalę, na którą działamy, bez waszej pomocy, to po prostu pewnie to dzieło bez was by wyparowało, i istotna część misji Dominikanów w Polsce po prostu by zniknęła. Chciałbym się z Wami podzielić w związku z tym dniem ważnym dla nas razem, kim jest dla mnie święty Dominik, bo i to będzie dość taki niestandardowy moment podzielenia się, bo chciałbym odnieść się do treści naszej profesji zakonnej, czyli ślubów, które składamy. Każdy Dominikanin. Czy to ten, który dopiero zaczyna swoją drogę, czy ten, który jest na etapie ślubów wieczystych, e, mówi tę samą formułę profesji, która różni się e, ostatnimi słowami. Jedni mówią aż do śmierci, drudzy podają datę dzienną. E, ale początek te, tego tekstu brzmi. Ja, brat Radosław Piotr Więcławek, ja mówiłem tak, inni mówili inaczej, bo mają inaczej na imię. Przepraszam, to jest głupi żart, ale. Ja, brat Radosław Piotr Więcławek. Piotr to jest moje imię zakonne, swoją drogą, od Piotra z Werony. Składam profesję i ślubuję posłuszeństwo Bogu, Najświętszej Marii Pannie, świętemu Dominikowi i Tobie. I tutaj się wymienia imię przełożonego, na którego ręce składa się śluby. I w formule profesji pojawia się posłuszeństwo Bogu, Najświętszej Marii Pannie i świętemu ojcu Dominikowi. I to jest coś, czego nie byłem w stanie zrozumieć w trakcie mojego nowicjatu, czyli kiedy przygotowywałem się do złożenia pierwszych ślubów. Bo pomyślałem sobie, jak mam coś powiedzieć publicznie, w taki uroczysty sposób, to chciałbym rozumieć poszczególne składowe, tak? Więc posłuszeństwo Bogu to jest coś jasnego. Bogu są posłuszni w ogóle wszyscy ludzie, zakonnicy, po prostu z dodatkowego tytułu, że złożyli taki ślub. Bycie posłusznym Najświętszej Maryi Pannie w zakonie, ja sobie to tłumaczę, wyraża się w taki sposób, że noszę przy pasie różaniec, którego używam lub nie używam, ale w każdym razie modlę się na różańcu. Również swoją drogą za was, za tych, którzy oglądają dominikanie.pl, a też przede wszystkim za naszych patronów, którym po prostu jestem winny wdzięczność. I to posłuszeństwo Maryi wyraża się też w tym, że nosimy szkaplerz, który jest taką tkaniną poświęconą Matce Bożej w naszym habicie. Jest swoją drogą historia na inną opowieść, skąd wziął się ten habit, skąd wziął się ten element habitu w naszym właśnie stroju codziennym. Natomiast posłuszeństwo świętemu Dominikowi było dla mnie niejasne. Ja tak chodziłem z, z, z tą myślą, trochę mnie to gryzło i w końcu poszedłem do mojego magistra, którym był Tomasz Gaj, i powiedziałem, że no, nie wiem, żeby mi powiedział, co to znaczy być posłusznym świętemu ojcu Dominikowi. Nie pamiętam, jak było dokładnie. Ale albo powiedział mi coś, co mnie nie przekonało, albo po prostu powiedział, że nie wie, co to znaczy, i że muszę jakoś sam dojść do tego, co to by miało znaczyć, że jestem posłuszny świętemu ojcu Dominikowi. I wydaje mi się, że w porozumieniu z drugim moim magistrem, czyli submagistrem w zasadzie, czyli pomocnikiem ojca Tomasza, czyli Tomaszem Nowakiem, wymyśliłem taki pomysł. Że zapytam świętego Dominika, po prostu, co to znaczy być posłusznym jemu w ramach tej profesji, którą e, składamy. No i wymyśliliśmy taki plan, że zrobiłem sobie taki dzień, w którym wyłączyłem się ze wszystkich zajęć nowicjatu, e, że nie byłem obecny na niczym poza mszą i sam modliłem się w swojej celi. I zabrałem do, do tej celi właśnie ikonę świętego Dominika. Taką ikonę, która została przygotowana dla duszpasterstwa powołań, y, która określamy sobie roboczo jako powołaniowa ikona świętego Dominika. I spędziłem cały dzień z tą ikoną świętego Dominika. Y, I wyobraźcie sobie, że święty Dominik mi odpowiedział. Rozumiem, to może brzmić, brzmieć dziwnie, bo jest dziwnie rozmawiać z zmarłymi osobami, ale wierzymy w świętych obcowanie, wyznajemy to co niedzielę w kredo. Ja też wierzę, że święty Dominik mi odpowiedział. Co mi odpowiedział? Na pytanie o to, co to znaczy być ci posłuszny, on powiedział mi – kochaj braci. I tą myślą jakoś się kieruje od początku kiedy jestem w zakonie od tych pierwszych ślubów że chcę kochać braci tak jak dominik kocha braci że dla niego posłuszeństwo to jest dla mnie niesamowite że jakoś odkryłem że po pierwsze dominik to jest ktoś kto każdego z nas jakoś wybiera na swojego syna a po drugie, że to jest ktoś, kto chce, żebyśmy my byli zgodnym rodzeństwem, zgodnymi braćmi w ramach zakonu. I ja się czuję do, przez niego jakoś specjalnie zaproszony do tego, żeby wychodzić do braćmi z miłością. Udaje mi się to w różnym stopniu, w różnych momentach pewnie można by pytać bardziej moich braci, na ile czują się przeze mnie kochani. Ja się czuję przez nich kochany w wielu momentach. Dostaję dużo wsparcia od przełożonych, też od braci, którzy biorą udział w tym, co robimy na Dominikanie.pl. Ja jestem im bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że wy też korzystacie z tego. Więc tym jest Święty Dominik. Jest dla mnie kimś, komu jestem posłuszny, jest moim ojcem i kom, kimś, kto zaprasza mnie do tego, żebym kochał moich braci. Ale to nie jest wszystko, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo mam dla was tradycyjną porcję nowości, takich zapowiedzi. Widzicie za mną taką falkę świetlną, którą, której możecie nie poznawać, ale są tacy, którzy już ją rozpoznają. Patroni i patronki, którzy są na naszej grupie na Facebooku, zamkniętej grupie na Facebooku dla patronów, już widzieli zdjęcie tej falki i dowiedzieli się, w jakiej serii pojawi się i co w niej będzie. Dzisiaj jeszcze nie będę o niej mówił, bo to dopiero będzie później. Zapowiem ją osobno, a, osobno ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszamy do wspierania nas i do dołączenia też do Grupy dla patronów na Facebooku. 22 sierpnia pojawi się natomiast seria, o której właśnie dzisiaj chcę Wam powiedzieć. To jest seria zatytułowana Przygoda życia, i ona wiąże się ze Świętym Dominikiem, bo Święty Dominik dla Dominikanów jest ojcem powołania. A ta seria ma być o tym, jak szukać swojej drogi życiowej. Czyli albo jak zostać Dominikaninem, albo jak nim nie zostać, jak odkryć, że się chce być w małżeństwie, jak, być, jak odkryć, że chce się być w małżeństwie z tą konkretną osobą, jak podjąć decyzję o tym, żeby podjąć inną drogę życia, która nie wiąże się ani z Zakonem, ani z małżeństwem, ani z prezbiteratem. W tym w tej serii będą przewodnikami. Dwie osoby, Biel i Czerni. Biel dominikańskiego habitu będzie nas prowadzić przez Piotra Laskowskiego, który jest duszpasterzem powołań naszej polskiej prowincji. Piotrek był zresztą ze mną w nowicjacie, jest świetną osobą, i jestem przekonany, że bez względu na to, czy rozeznajecie powołanie teraz, czy nie, czy szukacie swojej drogi życiowej. To dużo skorzystacie z tego spotkania z Piotrkiem, ale oprócz y, białego Piotrka będzie też y, czarny y, element, nie charakter. Element to też w sumie takie słowo nacechowane negatywnie. Będzie y, czarny pierwiastek, może tak powiedzmy, Jezuita. Y, jezuita Jakub Majkrzak, który jest y, jezuickim odpowiednikiem Piotrka, czyli duszpasterzem powołań. Więc. Y, będzie jezuita i dominikanin, Piotr Raskowski i Jakub Majchrzak, którzy będą z dwóch perspektyw zakonnych, z, dwóch, z perspektywy dwóch różnych tradycji, patrzeć na temat tego, jak znaleźć swoją drogę do Boga, jak przeżyć swoją przygodę życia, która skończy się dla nas po prostu szczęściem. Żeby było zabawniej, to... Ponieważ y, chłopaki mają do siebie dystans, to jakby każdy odcinek będzie zaczynał się od dowcipu, dlatego że nagraliśmy tę serię w barze. Więc to będzie seria odcinków, w których Dominikanin i Jezuita wchodzą do baru. I, i jakby nie wiem, czy znacie takie żarty, ja znam takich sporo. Oni będą się y, nimi dzielić. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby. Y, po prostu jakoś śledzić tę serię, wejść w nią i wynieść jak najwięcej. Będzie się pokazywać w czwartki tutaj na 72domnikanie.pl. I przedostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że zbliża się Pielgrzymka Dominikańska. Wydarzenie, które jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Będę w trakcie tej pielgrzymki przewodnikiem grupy Pokuta. Już się nie da zapisać, ale można zostawić nam intencje. Chciałbym ponieść wasze intencje w tej pielgrzymce. Bez względu na to, czy jasna góra, na którą będziemy pielgrzymować z Krakowa, jest dla was bliska, czy nie, to chcę nieść wasze intencje na górę, która jest górą spotkania z Bogiem, bo dla mnie to jest taki uprzywilejowany czas, i wierzę głęboko, w taką moc modlitwy wstawienniczej, która wiąże się właśnie z tą pielgrzymką. Możecie przekazać nam swoje intencje przez formularz. Link znajdziecie w opisie filmu czy w kartach, które tu się na YouTube pokazują. Pamiętajcie, że te intencje będą z nami w drodze. Będziemy się modlić w naszej grupie, w pokucie. Na różańców tej intencji, ja będę pamiętał o tych intencjach podczas każdej mszy świętej, która będzie odprawiana na tej pielgrzymce i ostatecznie wasze intencje wydrukowane na kartce też wylądują w kaplicy obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jako taki wyraz tego, że one trafiają tam, gdzie mają trafić. Z pielgrzymką wiążą się też inne atrakcje, które przygotowaliśmy. Będzie transmisja z mszy świętych, z mszy wyjścia, która będzie 12 sierpnia o 7 rano. Będzie transmisja na żywo. Jak to transmisja nie będzie potem dostępna w retransmisji, stosujemy się do wytycznych episkopatu i po prostu te filmy, które są transmisjami z Mszy Świętej, potem są niepubliczne. Druga transmisja na żywo będzie 17 sierpnia, czyli z uroczystości Świętego Jacka, i trzecia z kaplicy obrazu z naszego wejścia na Jasną Górę. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby modlić się z nami tą drogą. Jeśli macie blisko do poczesnej pod częstochową, to 17 sierpnia będzie taki festyn, na który można przyjechać i gdzie też możemy się razem po prostu pomodlić na żywo. Będzie sporo atrakcji, mecz w siatkówkę chyba teraz jest. Będzie koncert zespołu PAW, którego utwory mamy na naszym kanale dominikanie.pl, będzie... No, też dużo okazji do tego, żeby porozmawiać, piknikować, rozmawiać i tak dalej. I w końcu będą, tak jak w minionym roku, tak w tym codzienne filmy z pielgrzymki przygotowane przez Błażeja Hadro, który z nami współpracuje, który jest świetnym montażystą, operatorem, ma też taką żyłkę reportażysty i. Myślę, że bardzo jakoś będą to ładne filmy i zachęcam Was do oglądania. Jeśli nie możecie z nami iść, to bądźcie z nami w formie uczestnictwa w tych relacjach, poprzez oglądanie ich. To jest prawie wszystko, co chciałem powiedzieć, bo jak mówiłem, jest jeszcze jedna rzecz. Chcę Was poprosić o wsparcie nas. Rzadko to robię, głównie dziękuję, ale teraz. Jakby nie chcę jakby pozostać na tym, że, że tylko dziękuję, bo to jest fakt, że my potrzebujemy Waszego wsparcia. I to wsparcie realnie przekłada się na to, co możemy zrobić. Mamy wiele pomysłów, i z Wami możemy je zrealizować. Jest taki fragment z Pisma Świętego, który mówi, że e, kto przyjmie proroka e, jako proroka, tę nagrodę proroka otrzyma. Ja wierzę, że to jest prawda też w odniesieniu do tego wsparcia: domnikanie.pl. Jeśli to, co robimy, ma jakąś wartość, e, jeśli my zdobywamy jakąś zasługę w niebie przez to, to Wy również wspierając nas macie tę samą zasługę. Przyjmujecie proroka jako proroka, czy e, nawet jest powiedziane, jeżeli ktoś kubek wody poda jednemu z uczniów, ze względu na to, że jest uczniem, nie będzie pozbawiony swojej nagrody. Więc jeśli nie jesteście w stanie nas wspierać finansowo, to bardzo Was proszę o modlitwę. Niech to będzie ten kubek wody, który nam podacie czasem w naszych zmaganiach i po prostu napięciach, które wiążą się z tą pracą. Bardzo wam dziękuję. Zostawcie swoje intencje przez formularz, do którego link znajdziecie, a w komentarzach napiszcie o tym, czy będziecie oglądać tą serię z Piotrkiem i Jakubem o poszukiwaniu drogi do szczęścia. Dzięki serdeczne, bardzo was Ściskam mocno na odległość yy, i błogosławię wam i pozdrawiam. Pa. Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.